osoby, grudziądzanie, którzy uważają, tak jak i my, że najlepszym wyborem za tydzień to będzie wybór Andrzeja Dudy. Szanowni Państwo, chciałam przedstawić Państwu pewne dane dotyczące województwa i miasta. W tej chwili rząd Zjednoczonej Prawicy przeznaczył na wsparcie województwa, to jest ogromne wsparcie, 4,2 miliarda złotych na województwo całe. I to jest wsparcie również z Ministerstwa Rozwoju, jak i z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. I tu jest, przedstawię kilka danych dotyczących samego Grudziądza. Otóż z PFR-u, czyli Ministerstwo Rozwoju, pani minister Emilewicz zdecydowała, że miasto Grudziądz dostanie 107 360 16 000 złotych subwencji z PFR-u. Objętych wsparciem z PFR-u to jest 6 186 osób. A liczba firm, która dostała wsparcie w samym Grudziądzu, to 641. To są dane, które można znaleźć w tej chwili, nawet dzisiaj, na stronie Ministerstwa Rozwoju. Jeśli chodzi o powiat, państwo przeznaczyło na powiat 26 461 000 złotych. Z tego objętych wsparciem jest 1246 osób, a liczba firm w powiecie 181. To jeśli chodzi o Ministerstwo Rozwoju i PFR. Natomiast Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które ja reprezentuję w tej chwili, również wsparło nasze województwo. I tak jest, do tej pory przeznaczyliśmy na ochronę miejsc pracy 259 milionów złotych. Z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych to prawie 400 milionów złotych i ochroniliśmy za te 400 milionów złotych ochroniliśmy 90 tysięcy miejsc pracowników. Rozpatrzono pozytywnie 71 tysięcy wniosków mikroprzedsiębiorców, w którym udzielono pożyczek na prawie 360 milionów złotych. Również ZUS, zwolnienie ze składek ZUS-u w naszym województwie to kwota 362 miliony złotych. Również świadczenia postojowe zostały wypłacone i te świadczenia postojowe zostały wypłacone w kwocie 150 milionów złotych i na 76 tysięcy osób te świadczenia zostały wypłacone. Szanowni Państwo, to są kwoty, które się codziennie zmieniają. Te dane dzisiaj rano przeczytaliśmy, ściągnęliśmy sobie ze strony Ministerstwa Rozwoju i jutro prawdopodobnie one będą jeszcze inne, jeszcze większe będą kwoty. Więc te wnioski się codziennie rozpatruje, codziennie one wpływają. I szanowni Państwo, chcę tutaj powiedzieć jasno, jesteśmy krajem, który dobrze wychodzi z kryzysu, naprawdę dobrze. Pani premier Jadwiga Emilewicz wczoraj była z okazji Święta Przedsiębiorców w Inowrocławiu i powiedziała, że zaraz w marcu, wtedy kiedy ogłoszono pandemię, w krótkim czasie wyrejestrowało się bardzo, bardzo dużo firm. W tej chwili, tydzień temu, znowu te firmy się zarejestrowały albo powstały nowe. I w tej chwili mamy stan ilości firm w Polsce taką, jaka była przed pandemią. Oczywiście to wszystko powoli rusza. Natomiast gospodarka wcale nie ma się tak źle, jak mówiono to zaraz, jak pandemia wybuchła.
Jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni do przyszłości. A mianowicie, ponieważ mamy zamiar i chcemy realizować bardzo duże przedsięwzięcia, które spowodują, że państwo, że Polska wkroczy na nowe tory rozwoju, będą one znacznie, znacznie szybsze. To są oczywiście te wszystkie wielkie inwestycje, które mamy zamiar realizować, CPK, również drogi, chcemy się uniezależniać energetycznie od innych państw. Wszystko to jest przed nami. Pewne rzeczy są już rozpoczęte, jak przekop Mierzei Wiślanej, prawda? I one się dzieją. I to jest naprawdę bardzo ważne i chcemy to robić. Będziemy to mogli zrobić, szanowni państwo, tylko wtedy, kiedy będzie zgoda. Zgoda pomiędzy tak zwanym małym a dużym pałacem, czyli wtedy, kiedy osoba, która mnie zasiadała na fotelu prezydenta kraju, nie będzie spowalniała, nie będzie kontestowała tego, co robi rząd. Dlatego też bardzo nam zależy, bardzo chcielibyśmy, namawiamy mieszkańców Grudziądza, powiatu grudziądzkiego i okolicznych miejscowości do zagłosowania na pana Andrzeja Dudę, ponieważ on daje gwarancję dobrego rozwoju Polski. Szanowni państwo, teraz bardzo zapraszam pana Krzysztofa Kosińskiego, radnego miasta Grudziądza. Co nas łączy dzisiaj, to łączy nas oczywiście Polska, łączą nas obywatele, mieszkańcy i ich interes. Zjednoczona Prawica realizuje ten jeden z najlepszych programów, jakie zdarzyły się w wolnych czasach po roku 90 w Polsce. Jest to program gigantyczny, prospołeczny. Do Grudziądza, tak jak pani minister powiedziała, spływają setki milionów złotych, które pomagają realnie przetrwać ten bardzo trudny czas. Wiemy, jakie konsekwencje są dla całej Europy, w poszczególnych państwach, ile firm się zamyka, ile upada, ile jest zwolnień. My mamy bardzo miękkie lądowanie. Dzięki działaniu rządu Zjednoczonej Prawicy, oczywiście pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości, bo ten główny szyld istnieje, funkcjonuje i jest dzisiaj bardzo mocno rozpoznawalny. Grudziądzanie także ten okres COVID-u przeżywają dosyć łagodnie, tak można powiedzieć. Wiele firm otrzymało tą realną pomoc, realne działania finansowe. No, sytuacja miasta niestety jest zupełnie odwrotna i tu wymaga generalnej, natychmiastowej, kardynalnej korekty. To pewnie się będzie musiało zdarzyć, bo od tego nie da nam się uciec. Wracając do dzisiejszych wyborów, oczywiście jedynym i najlepszym kandydatem i gwarantem kontynuacji tego najlepszego programu dla Polski, dla mieszkańców jest dzisiaj obecnie funkcjonujący prezydent Andrzej Duda i też kandydat na prezydenta w tych nowych wyborach. Czekamy już z niecierpliwością na rozstrzygnięcie tych wyborów, aby mieć pewność i gwarancję, że nic z tego dobra nie stracimy, że będzie dalej kontynuowany, dalej realizowany ten najbardziej pozytywny program dla Polski, dla miast, dla wsi, dla każdego człowieka, dla każdego mieszkańca, bez wyjątku na jego zasobność, na poziom wykształcenia. Polska dzisiaj nie jest dzielona, Polska jest równo traktowana przez Zjednoczoną Prawicę. Warto sobie zadać pytanie, dlaczego mamy wybrać Andrzeja Dudę na drugą kadencję? Otóż Andrzej Duda kandyduje w tych wyborach po to, aby nikt nie cofnął nas o 5 lat wstecz. Proszę sobie teraz wyobrazić, gdyby był wiek emerytalny taki, jak był za czasów Platformy, jakby nie było świadczeń socjalnych 500+, 300+, gdyby nie było wszystkich tych programów, gdyby nie było tej sprawiedliwości, którą zapewnia rząd Zjednoczonej Prawicy. Plan Dudy to jego program wyborczy, który chciałbym państwu przedstawić. Zawiera on 4 filary. Pierwszym z filarów to są strategiczne inwestycje, czyli proszę państwa, jest to CPK i przekop Mierzei Wiślanej. Centralny punkt komunikacyjny, który ma zapewnić razem ze swoimi korytarzami, który ma zapewnić dotarcie mieszkańcom z najodleglejszych regionów Polski do centrum, który ma usprawnić komunikację na terenie Polski. Ale to jest również budowa Via Carpatia, Via Baltica, S8, S10 oraz bezpieczeństwo energetyczne, czyli Baltic Pipe i rozbudowa gazoportu.
Co warto podkreślić, a co również zarzuca opozycja panu Andrzejowi Dudzie, obecnemu prezydentowi, to to, że nie dba o zdrowie Polaków. To jest kłamstwo, proszę państwa. Program Andrzeja Dudy to są również inwestycje dla zdrowia, czyli 5 miliardów na walkę z rakiem, czyli Narodowa Strategia Onkologiczna, rozbudowa i modernizacja ponad 200 szpitali powiatowych, program Nowoczesny Szpital Powiatowy, to jest również zadbanie o sport, program Sokół 2.0 oraz Trener Zdrowia. Pan Andrzej Duda to ochrona środowiska oraz inwestycje lokalne. Z inwestycji lokalnych to Fundusz Inwestycji Lokalnych, wsparcie dla samorządów, Fundusz Dróg Samorządowych, co zawiera również zmniejszenie wkładu własnego gmin do podejmowania inwestycji. Pan Andrzej Duda to również ochrona polskich rodzin, polskich wartości, czyli żłobek w każdej gminie, modernizacja żłobków oraz ich budowa. To ochrona polskich wartości, ochrona przed ideologią LGBT. Także widzicie państwo, że tych, nie jestem w stanie też na wszystkich, na tej konferencji wymienić wszystkich zalet, które tutaj prezentuje pan Andrzej Duda, ale jedno jest pewne. Wszyscy musimy iść do wyborów 28 czerwca i postawić krzyżyk na panu Andrzeju Dudzie, a my jako działacze przy nazwisku pana Andrzeja Dudy, a my jako działacze Porozumienia dołożymy wszelkich starań, żeby pan Andrzej Duda wygrał w tych wyborach prezydenckich. Dziękuję bardzo. Tak jest. Szanowni Państwo, dziękuję Pani bardzo za ten bardzo cenny głos, ponieważ rzeczywiście, jak Pani powiedziała, i która jedna i druga Pani obecne tutaj na tej konferencji, to ważne jest, żebyśmy wybrali właściwego kandydata, takiego, który dba o młodych, tak? Czyli 500+ to jest po prostu szansa dla rodzin polskich, ale też myśli o seniorach, tak? Ponieważ no, 13. emerytura jest faktem, ona jest również wpisana ustawowo. Wobec powyższego na pewno będzie. I szanowni państwo, to co powiedzieli moi przedmówcy, abyśmy nie cofnęli się 5 lat wstecz, musimy wybrać Andrzeja Dudę. I przede wszystkim musi mieć miasto pomysł na siebie. Przede wszystkim. Ja już, jak pani powiedziała, jestem tutaj rzeczywiście posłem. Już od kilku lat rozmawiamy o szpitalu miejskim. Ja w tej sprawie odbyłam kilka rozmów w Ministerstwie Zdrowia również z radnymi, również z tym obecnym tutaj radnym. Byliśmy u ministra zdrowia w tej sprawie. I wszyscy mówią tak, przede wszystkim musi mieć Grudziądz pomysł. Nikt za Grudziądzan tej sprawy nie załatwi. I teraz jeżeli pani mówi, że trzeba zrobić nowy plan naprawczy, No trzeba. No jeżeli się zmieniły warunki zewnętrzne, a zmieniły się w całej Polsce, nie tylko w Grudziądzu, no to trzeba ten plan naprawczy zweryfikować, trzeba go uaktualnić. I ja na przykład bardzo chętnie czekam na ten nowy plan naprawczy, pewnie pan radny również. Wszyscy czekamy i będziemy go analizować, zobaczymy, gdzie będzie można pomóc. Oczywiście, ja jestem otwarta na pomoc. Absolutnie tak. Tylko nikt za Grudziądzan, za władze miasta nic nie załatwi. Niestety trzeba współpracować. Szanowni państwo, o tej współpracy chciałam jeszcze powiedzieć. O współpracy. To, że Polska wychodzi nieźle, naprawdę nieźle na tle innych krajów z tej zapaści pandemicznej, w tym sensie tego postoju, to świadczy, to również wynika z tego, że jest dobra współpraca pomiędzy samorządami. Ja wiem najlepiej, bo ja się zajmuję opieką społeczną.
w Ministerstwie Rodziny. I ja doskonale wiem, że bez współpracy z wojewodami, mojego ministerstwa, z wojewodami, ze starostami, z organami prowadzącymi na przykład DPS-y, nie udałoby się tak dobrze tego przeprowadzić, jak na razie jest. Więc wszystko zależy od współpracy. Jeżeli miasto będzie chciało współpracować. A jak pani dotychczas ocenia współpracę pomiędzy miastem a chociażby panią? Jakby to powiedzieć, szanowna pani, myślę, że są takie, ja jestem otwarta, o tak można powiedzieć, ja jestem otwarta, tylko że ja oczekuję konkretnych propozycji, a nie oczekuję, że ktoś przyjdzie i powie daj, daj to nie ma. To, z czym się boryka Grudziądz, to oczywiście ta dzisiejsza sytuacja miasta, które już przekroczyło w zasadzie ten miliard zadłużenia, o którym mówimy powszechnie od dłuższego czasu, jest związana ściśle z systemem zarządzania. Jeden fakt, jeden zasadniczy fakt, który przekreśla wszystko, to to, że już po 2012 roku to miasto utraciło jakąkolwiek wiarygodność finansową u wszystkich normalnych banków w Polsce. I wydaje mi się, że jest dość podobnie na poziomie rządu, na poziomie ministerialnym. Jakikolwiek program naprawczy musi być, proszę Państwa, realny. Musi być realny. Miasto musi wykazać swoje podstawowe działania w zakresie wprowadzania pewnego systemu oszczędności wydatkowania. Musi stworzyć realny program naprawczy i wtedy nasza sytuacja może ulec zmianie. Możemy liczyć na pomoc ze strony rządu. Tak wygląda sytuacja Grudziądza. To, o czym pani minister mówi, oczywiście jest absolutnym faktem. Wiarygodność miasta, dobre propozycje, przede wszystkim realne. Nie bujajmy w obłokach.